Mam wszystkim z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Tube Tycoon. Nie będę oszukiwał, nie potrafiłem czekać z publikacją poprzedniego filmiku, aby nagrać ten odcinek, tak więc nagrywam go od razu po poprzednim, ponieważ jestem ciekaw tego, co się stanie, kiedy puszczę odpoczynek po tym dniu. Chyba że nagle uda mi się zrobić na tyle hajsu, żeby przeżyć kolejny dzień. W takim razie bez dłuższego gadania przechodzimy do nagrywania gry, w której to wrócimy do jednej z naszych wcześniejszych celi i wybieram, że będzie to seria z Morią, ponieważ długo jej nie było. A najmniej z wszystkich gier w nią przegrałem oprócz Sapera, więc przechodzimy do Morią, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie że będą dobre wyniki, ponieważ od tego zależy wszystko, czy będziemy mieli pieniądze na przeżycie. O, żeż w dupa, ale skoczyły wyświetlenia od razu. Nie wiem co się stało, że nagle te stare gry mają tak dobre wyświetlenia, jakby coś mi zboostowało w całą oglądalność. Chyba że zaszedłem, że ktoś mi zboostował ten film, że to jakiś znany youtuber Chocolate Milk Dog. Wspaniały merytoryczny materiał, czekam na więcej. OMG umsów, okej. Nie ma to jak przeskoczenie ze skrajności w skrajność. Czyli, że nagle Chocolate mówi, że mamy dobre filmiki, natomiast jakiś Czernow 2 mówi nagle OMG unsub. Czyli w końcu nie wiem zbytnio, znaczy popierając to, że Chocolate ma tutaj więcej łapek w górę, pomimo tego, że no po prostu jest bardziej znaną osobą, więc to jest też normalne, że ma więcej łapek, ale no powiedzmy, że więcej osób zgodziło się z nim niż z nim, więc to musiał być dobry materiał, tak, musiał być dobry materiał. Skoro był dobry materiał, ma dobre zainteresowanie, spróbujmy nagrać drugi odcinek tego samego dnia od razu z Morio, ponieważ jak mówię, musimy zyskać jakoś szybko pieniądze na przetrwanie, na czynsz, bo bez tych pieniędzy będziemy w dupie. No okej, też ładnie wyświetlenia są, gorzej niż poprzednim, ale też dobre. Już zarobiło nam tego dolca, potrzebujemy chyba zarobić 11 czy 12 dolców, żeby mieć szansę na przeżycie. Więc nie wiem, czy tam się uda. O, użytkownik ja tak mam polubił film. Nie będę się oszukiwał. To jest pierwszy youtuber, którego nie znam z tych trzech, które już miałem w powiadomieniach. Więc wybacz mnie, ja tak mam, ale ja cię nie znam. Tak, ja cię nie znam, tak. Taki żarcik, wiecie. Dobra, nieważne. Okej, nagrywamy grę w Zmorio, ostatni odcinek z serii na ten czas i musimy szybko ostatnią energię, czyli ostatnie dwie energii z tego, co nam zostanie po tym, przelać na jakąś inną gierkę. To jest, myślę, Ice Tower wezmę. Wezmę Ice Towera. Bo Angry Penguins było tak, Mario, potem było Ice Tower, potem było Angry Penguins. I wydaje mi się, że jeżeli nagram teraz coś, czego już za mną nie było, czyli właśnie Ice Tower, to może udać się z wyświetleniami. Zaryzykuję, nagrywamy. Dawajcie, trzymam kurna kciuki, wszystko trzymam, żeby zdobyć przynajmniej 4 dolce. Bo jeżeli zdobędziemy przynajmniej 3-4 dolce, to jesteśmy w stanie na pewno przeżyć. Uj, nie wiem, czy to będzie, chociaż 300 wyświetleń powinno być. Powinno być tylko 300 wyświetleń, może nagle skoczy nam jakiś bonus, coś. Może nawet 4 zdobędziemy? Nawet 4 dolce nam poszło i mamy sporo komentarzy. Błagam, aby to były naprawdę dobre komentarze od dużych youtuberów, którzy powiedzą, że mamy dobry materiał. Xerok, dobra robota, daje łapkę. Bardzo słaby bang, NGPG i Jagodel 2 na 10 na zachętę. No, przynajmniej na zachętę mi coś dałaś tym razem. Ale znowu jest ten przykład, że to jest dobre, to jest złe. Ale z racji tego, że to ma więcej łapek w górę i jest jako pozytywny komentarz, to znaczy to odbieramy jako coś dobrego, tak? A to takie ma mniejsze poparcie, czyli więcej osób się zgadza z tym, że to jest dobry materiał. Więc jest git i możemy puścić dzień. Zobaczymy, ile hajsu polecimy. Równe, mamy równe minus 12, czyli mamy no 12-12 hajs. Przepraszam. Mamy równy hajs. O, zainteresowanie jest spore, więc to może być ten moment, kiedy naprawdę uda nam się odbić z tymi pieniędzmi. Nie będziemy musieli polecieć na glebę. Aha, no i to jest znowu to gówno, gdzie mamy większe zainteresowanie niż poprzedniego dnia. Bo mam maksymalne zainteresowanie tą serią. I nagle ten filmik ma gorszą oglądalność. Jakim cudem, nie wiem. Zapraszam na mój kanał, nagrywam Minecraft. Ja rozumiem, że jest nabijanie się z Minecrafta zawsze. Na każdym miejscu na YouTubie. Ale jeżeli ktoś nagrywa Minecrafta, nie musi być mój kanał od razu gadanie na temat ich ortografii. Chociaż tutaj bym dobre miejsce na poruszenie tego tematu, ponieważ mój kanał, w sensie chodzi o widzów,
jest przepełniony ludźmi, ja pierdzielę, ludźmi, którzy nie potrafią poprawnie pisać. Ludzie, jeżeli już próbujecie pisać ten komentarz na tym YouTubie pod moim filmem, to nieważne, czy piszecie na telefonie, czy na komputerze, na telefonie macie autokorektę, która wam poprawia na poprawne wyrazy. Czasami po prostu poprawi wam na inny, ale jeżeli poprawi, to na poprawnym wam poprawia. A na komputerze, jeżeli coś piszecie źle, to jest macie na czerwono podkreślone i wystarczy kliknąć prawym i sobie poprawić na dobry wyraz. A nie, że wy piszecie właśnie tego typu zdania, a potem się tłumaczycie, sorry, ja pisałem szybko i nie potrafię tego poprawić. Naprawdę, nikt was nie goni. Czy ja przeczytam komentarz o 20, czy ja przeczytam ten komentarz o 17, a filmik sobie o 15, nie ma różnicy. Wy się nie musicie śpieszyć z tym komentarzem, że Jezus Maria, napiszę szybko, to może mnie zauważy i wtedy przeczyta. Jak napiszę 5 minut później, to już będzie dobry komentarz, ale mnie nie zauważy. Zauważy, naprawdę, ja wszystkie komentarze czytam, nie na każdy odpisuję, bo nie mam czasami potrzeby odpisywania na jakiś komentarz. Jeżeli widzę go na przykład 10 razy z rzędu pod każdym filmem, na przykład ktoś będzie mi pisał, nagraj XYZ 10 razy. Jeżeli nie odpowiadam na tego typu komentarz, to znaczy, że nie chcę nagrać tej gry. Ja to tłumaczę od dawien dawna. I to, że napiszesz mi 10 razy pod rząd w filmie, nie spowoduje tego, że nagram tę grę. Czy też się martwię o to, że ja nie zauważyłem go za pierwszym razem. Ja widzę wszystkie komentarze. Naprawdę, ja nawet przeglądam spam, bo czasami się wrzucają, no, często Wapek, użytkownik Wapek często ma, że trafia do zakładki spam. Nie wiem za cholerę, bo nie jest zablokowano mnie na kanale ani nic, ale trafia do zakładki spam. Ja naprawdę przeglądam wszystko, nawet wiadomości prywatne, które się już nie wyświetlają i widzę to z maila. Ja przynajmniej 10 razy dziennie przeglądam maila, przeglądam wszystkie komentarze. I naprawdę, możecie na spokojnie napisać ten komentarz, ale poprawnie! Nie tłumaczcie się potem tym, że piszecie szybko, czy macie dysortografię, czy cokolwiek. Jesteśmy w XXI wieku, w 2016 roku i wszystkie błędy są automatycznie poprawiane przez nasze maszyny. Dlatego zwalanie na dysortografię jest naprawdę głupotą, ponieważ wszystko macie poprawione automatycznie. No, wypowiedziałem się na ten temat. A teraz kończymy serię z Ice Towera i przechodzimy do nagrywania. Czego nagrywania? Angry Penguins. Chyba, że będę żałował, że na przykład ten filmik nagle zdobędzie dużą oglądalność. Nie, na szczęście nie zdobywa dużej oglądalności. Ale muszę liczyć na to, że na Angry Penguins zyskamy naprawdę dużo, ponieważ mamy już tylko możliwość nagrania dwóch filmów. Jeżeli wybiorę Angry Penguins, to już jest koniec. To już jest koniec, bo to już jest jedyna opcja z tych do nagrywania, tak? Ewentualnie, żeby teraz szybko Tube Tycoon wyjąć. Dawajcie, Tube Tycoon zaryzykuję. Zaryzykuję Tube Tycoon ze względu... Grana, aha. Czyli, że ja już jej nie mogę kontynuować, świetnie. No dobra, trudno, nie wiedziałem o tym. W każdym razie Angry Penguins, lecimy z nagrywką. Lecimy z nagrywką, teraz błagam. 500 wyświetleń. 500 wyświetleń, przy drugim może być na 400, ale tutaj musi być 500 wyświetleń, dawajcie. Wierzę w was, cwaniaki. Zobaczcie jak będzie, jak napierdziela wyświetleniami. Hype, budujcie hype cały czas. Dobicie do 500. Dacie radę? Okej, 400, może być, potrzebujemy... Ile potrzebujemy? 12 potrzebujemy, zobaczymy komentarz teraz. Tego chcemy na YouTube, dobre 20. Skończcie z tym 20! Inną ty byłeś chyba osobą, która mnie hejtowała, jeżeli dobrze pamiętam. No, w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś pamięta komentarz, ja sam chyba sobie sprawdzasz przy montowaniu, co on mi napisał, ale on mi powiedział chyba coś negatywnego i teraz nagle, że chcemy tego więcej. Widać jak ludzie potrafią się szybko zmienić w zależności od gry przy danym youtuberze. I teraz to jest nadzieja po prostu na to, że drugi odcinek Angry Penguins sportuje naszą osobę, uwaga. O cholera. To ja wątpię w to, że będziemy mieli nawet 9 dolców. No, my będziemy mieli ledwo 8 dolców. I nawet nie! Naruciak. I kuźwa, czemu akurat on? Czemu akurat Naruciak? Ostatnio są z nim co chwilę dramy pomiędzy nim a Mandziem. I teraz sobie jeszcze dokładasz. I jeszcze dokładasz teraz, że ja cię nie lubił, tak? Spoko, gratuluję. Zagotowałem się, kolego, zagotowałem się.
Masz szczęście, że nie mam tego zdjęcia na pulpicie, które było takie komiksowe, obrażające, bo bym ci pokazał i wtedy byś się nie pozbierał, kolego. Oczywiście żartuję. Znaczy, ja się powinien pozbierać. Uwaga, musimy iść spać. I... Aha. Czy po prostu się z hajsem na minusie? Czy nie będę kupować po prostu gier, ja mogę polecić na darmo? Ja pierdzielę, czy ja się nie musiałem martwić o to? Znaczy, na pewno mi ktoś napisał w poprzednim filmiku: Cwaniak, ty się nie martw, to będzie wszystko dobrze. No bo nie powiedziałem, żeby nagrywał od razu odcinek. I na pewno będzie osoba: nie może być, hajs na minusie, ty debilu, to już wszystko mogłeś wiedzieć, ty kuźwo, ty debilu. W każdym razie nikt nie powiedział mi tego, że Naruciak zhejtuje mój filmik. Dzięki, Naruciak. Super, super. Twój znajomy Karolek propsuje moje filmy, a ty... Żałosne, żałosne. Okej, w każdym razie... nagrywamy ostatni odcinek Angry Penguin, ponieważ no, nie jest oglądane. I w sumie... chyba do Sapera wrócę. Dwa odcinki do Sapera wrócę. Z czego, powiedzmy, pierwszy będzie tym niestandardowym, a drugi, powiedzmy, byłby takim... tu dałem modyfikacje, tutaj są takie fajne mody tego Sapera, jak wybuchnie bomba, to nagle cycki wyskakują i takie będą rzeczy po prostu w tym ostatecznym, piątym odcinku z Sapera. Okej, dealer, jak ty jesteś spoko, ziomek, taka morda jesteś, poleciłeś mnie, więc dzięki, powiedzmy, trochę mi się zwróciło z tego, co straciłem przez Naruciaka. W każdym razie teraz wchodzimy do Sapera. Saper, nagrywamy Saperka, tak jak powiedziałem. Tak, to jest ten niestandardowy motyw Sapera, a drugi będzie ten Saperek zmodowany, tak? Mogę dać, żeby to się nagrywało? Mogę od razu, żeby to się nagrywało, więc lecimy. Pierwszy odcinek się tam ogląda, a drugi się już montuje i w ogóle, i zaraz będzie publikacja i będziecie mogli dwa filmiki naraz oglądać. Okej. Dziwnym trafem jesteście w stanie oglądać dwa filmy naraz w taką samą między częstotliwością. Dobrze powiedziałem to? Nie wiem, teraz zobaczymy komentarze. W czwóreczce 2.17 słuchać strzały i Polsam, co to za ruina. Wiesz, zazwyczaj, jeżeli jest jakaś budowla i nagle pierdzielnie bomba, jak to w Saperze, to potem jest ruina. Więc dobre spostrzeżenie, Polsam, dobre spostrzeżenie. W 2.17 słuchać strzały, no ja jestem w sumie 12.27 miałem, jak się spojrzałem, więc prawie trafiłeś, prawie. Teraz drugi Saper. Jakub, czemu akurat mój imiennik musi być o to, czy go wypromuje? I skąd on tyle łapek w górę zyskał? Zazwyczaj łapki w górę zdobyłem te ciekawe komentarze lub duży youtuberzy. Ale wypromujesz mnie, to nie jest ciekawy komentarz, więc to musi być duży youtuber, skoro dostał tyle łapek. I ty mi jeszcze prosi o promocję? Panie, ja mam, zobacz, 376 widzów. Ty jesteś ode mnie promocję, no ty jesteś kurna geniusz, masz tupę, ziomek. I ostatni film, który tkniemy na ten dzień dzisiejszy, to będzie Mario, bo mamy z niego najmniej nagranego. Z Mario mam najmniej nagranego, jeżeli chodzi o czas, bo mamy aż tylko minutę 19. Czyli pewnie godzina 19. No, tam i zobaczymy. No Mario... no nie postarałeś się, już widzę po tym wyświetleniu na tą turę. Ewentualnie zaraz doceniamy jakiegoś hejta, że zhejtowali nas, bo zobaczcie, ile komentarzy skakuje. 4, 5 komentarzy, czyli tu może być ciekawo. Daj łapkę w dół, Borsuka. Znowu, kto lubi, daje łapkę w górę. To najgorszy filmik, jaki widziałem. Wypad z YouTube'a. Aha, dobra, dzięki, ja ci promuję grę, tak? Ja promuję Bionicrowi grę. Ten wypad z YouTube'a. Kurna, no. Bionik, jeżeli tym razem się pojawisz pod tym filmikiem i może jakimś cudem go obejrzysz, to ja bym chciał z tobą pokazać w komentarzach. Za jakie grzechy mnie hejtujesz, to? W pierwszym odcinku mi dziękujesz, ale że nagrywam twoją grę. Natomiast w trzecim nagle mi każesz spierdzielać z YouTube'a. Aż tak fałszywy jesteś? Cieszę się, że gry masz dobrą. Ale Wolnar. Kup sobie lepszy mikrofon, po czym na dole pisze, że kto go lubi, daje łapkę w górę. Poza tym, nie wiem, no. Blue Yeti wydaje mi się jednym z lepszych mikrofonów, które są na rynku. Do nagrywania gier i takie tam. Oczywiście mógłbym to jakoś jeszcze polepszyć, gdybym nagrywał Audacity i znał się na masteringu, ale się nie znam, więc tego nie robię. Ale raczej ten mikrofon nie jest złym mikrofonem, kolego.
Naprawdę, on jest dobrym mikrofonem, więc proszę nie hejtować mojego mikrofonu. Okej, dogadaliśmy się. Dzięki. Kurde, no. Aż jak pedał zachowam. Okej, koniec dnia, wiemy sobie level. Ogólnie chyba mam parę punktów do rozdania, o tym zapomniałem totalnie. Mamy dwa punkty do rozdania. No to jest wciąż... Dobra. Będziemy mogli nagrywać tagi, okej? Okay? Będziemy nagrywać tagi. O, mamy nową wiadomość. Chcecie zaprosić do nagrania tagu o treści Questions Nobody Ask. O, od ja tak mam, czyli gościa, który powiedziałem, że go nie znam. Niedawno taki tag znalazł na moim kanale i zyskał niesamowitą popularność. Myślę, że tobie też przypadnie do gustu. Powodzenia w nagrywaniu, ja tak mam. Okej, okay. Skoro on tak ma, to ja też tak będę miał. Więc nagrywam filmik, wchodzimy w tagi i nagrywamy tag. Kto ma większe cycki? Poczekajcie. Aha. Okej. Przed chwilą ten tag się nazywał inaczej. Teraz jest kto ma większe cycki. No spoko. Czy teraz będzie, że nie to fuck sake tagi? Nie, dobra, kto ma większe cycki? Chciałeś, żebym nagrał, kto ma większe cycki? Zainteresowanie jest większe. Oczywiście ja mam największe cycki. Poczekajcie, bokiem muszę się pojawić. Zobaczcie, duże cycki, aż mi prześwituje koszulkę. No chyba dobrze widzę? Tak, prześwituje mi koszulkę i wygląda, jakbym ciała nie miał w ogóle. Okej, kto ma większe cycki? Nagrywamy tak, jak kto ma większe cycki. Hashtagujemy ja tak mam. Czyli najwyraźniej tak, on ma większe cycki ode mnie. Zobaczymy teraz i let's go. Okej. Zdobył niesamowitą popularność, tak? Gdzie ta popularność? O, ale dobra! Frixo mnie za to polecił, dzięki mordo. To strasznie to jest nuda. No, widzicie, no Borsuk się zna. Najwyraźniej nie można się słuchać, ja tak mam, powiedziałem, widzicie. Gościa nie znam, nagle powiedział mi, że to nagrał i się nie opłaciło. To więc nie słuchamy gościa już. Prosto w ogóle mówię, ma zainteresowanie. Ruszowym YouTubie. Dawajcie, o ruszowym YouTubie dzisiaj nagramy. Dzisiaj będzie o ruszowym YouTubie. Świetny materiał. Oczywiście, że świetny materiał. Wow. Tak, wow. Chyba, że to będzie na zasadzie, po cholerę takie gówno tworzysz. Cwania, jak co ty to gówno odpierniczasz? Jeżeli taki komentarz zdobędę, to się nie zdziwię. Nagrywasz kalkulatorem, pokażesz twarz. Chciałbym zdjąć te słuchawki i odejść, tak? Ponieważ vlogi, jak sama nazwa wskazuje, są wideo blogiem. Czyli jest wideo i jest blog. Czyli w tym blogu jest moja osoba, na pewno. Pokażesz twarz. Tutaj jakby ktoś mnie w komentarzu teraz zapytał. Pokażesz twarz. Nie pokażę, sorry. You can't see me, I'm John Cena. No szkurne, no. Ten komentarz trochę nie pasuje do vlogów. Nagrywasz kalkulatorem. Wiecie, moje... Witam wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj nagrywam tube taką, czekajcie, nie wiem czy widzicie, ale to jest kalkulator. I tak pokazałem was do drugiej kamery, która jest normalnie kamerą, ale ja wolę pokazać z kalkulatorem. Z racji tego, że on przynajmniej może na mnie liczyć. A nie, to ja mogę liczyć na nim. Spieprzyłem, tak dobra. Ja się nie będę zajmował. Do stand-upów też mnie nie wezmą najwyraźniej, więc nawet jakbym spieprzył YouTube'a, to jestem po prostu w dupie. I kupson, to żart. No tak, to był żart. O ruszowym YouTubie. To miał być żart taki. I nagramy Mario na koniec. Nagram jeszcze Mario. Zobaczcie, mam jeszcze na dwa filmy, więc nagram jednego Mario, nagramy drugiego Mario. Patrzcie. Maksymalne zainteresowanie było. Jestem święcie przekonany, że będzie miał gorszą oglądalność niż Mario 10. Patrzcie. Mario 10 miał 267 wyświetleń. Przy nie maksymalnym zainteresowaniu. A Mario 11 przy maksymalnym zainteresowaniu 232. Tęg! Będą memy. Okej, okay, popraw coś, bo aż unsuba chce się dać. Atakując, ale przecież ty byłeś osobą, która chyba mnie unsubowała, z tego co pamiętam. Więc chyba chcesz mi dać resuba w tym momencie. Ale dobra, ja się nie znam, nie jestem hejterem, nie wiem jak wy tam macie tam wasze... nie teorie, wasze sposoby. Wasze metody. O, metody, tego słowa słyszałem. Okej, nagrywamy Mario 12 jako ostatni odcinek z serii, szczególnie na ten dzień. Będziemy na minusie około, wydaje mi się, 16 dolców. Więc ładny mamy debecik.
Nie jestem w stanie kupić wam żadnej nowej gry, nie jestem w stanie wam zaoferować nic nowego i na razie jesteśmy w czarnej dupie. Chyba, że nagle wskoczy nam jakoś wyjątkowo dużo widzów. Nie, nie wskoczyło nam dużo widzów. Cebula, jestem ja, jestem Jack. Dzięki, dzięki Jack, znowu jesteś Jack. Weź usuń kanał. To było bardzo mocne słowa. Jak na kurwa 12-latki. To była przesada. W każdym razie musimy puścić dzień. Bo jest 14 dnia. Jestem strasznie w tyłek, jeżeli chodzi o hajs, tak dobrze powiedziałem. Bo co mam już 16 doców i mam wiadomość. Cześć, chcę zaprosić do nagrania tagu o treści zniszcz ten dziennik. Od T-Volta dostałem. T-Voldzik, ty chcesz, żebym nagrał dla ciebie taki tag? Dobra, spoko mordo. T-Volt taka morda, no nie? Nagrywam oczywiście tag, zniszcz ten dziennik. Pamiętam, moja siostra się bawiła z tą serią książki. Jeszcze jakaś inna książka po zniszcz ten dziennik wyszła. Okej. To zdobywamy więcej fanek, więcej fanów. T-Voldzik, tagujemy cię. Z tagiem T-Volt powinno być wyświetleń. Przynajmniej normalnie by było, jakby banał hashtag T-Volt, to mogłoby być wyświetleń. I nie zgadza się. Zdecydowanie zdobyłem widownię, która jest otwarta tylko na filmy z gier. Jednak tagów nie chcecie. Jakiś kurna Robson Entek. Kim ty jesteś? Robson Nice Try. 69 widzów mi podpieprzyłeś. Zobacz tylko swoje łapy. Co to ma być? No dobra, ja już tagów nie nagrywam, okej? Okay? Już tego nie tykam, bo drugi tag, który mnie opieprzyliście i tylko straciłem widzów. T-Volt, ja tak mam, dzięki wam mordy, jesteście zniszczyć mój kanał, tak? Jasna cholera, dobra, to lecimy do Angry Penguins czy Ice Tower. Angry Penguins czy Ice Tower, Ice Towera bierzemy i zobaczymy. Strzelam na ślepo, 223 wyświetlenia. 223. Okej, okay, dobra. Dobra, to może trochę źle, tak minimalnie, nie tak, oś Jezus Maria, tak minimalnie źle trafiłem. Może ktoś mi poleci? Neskot. Neskota kojarzę, bo pamiętam jak były czasy nagrywania Five Nights at Fuckboys, to Eleven był chyba drugim osobnikiem na polskiej scenie, który też nagrywał i Eleven mnie w pewnym momencie polecił nawet. I Neskot to jest znajomy Elevena, z tego co wiem, więc go mniej więcej kojarzę z nazwy, ale... No wiem, że mnie nienawidzą, wiem, że mnie ludzie nienawidzą niestety. Ale ja jeszcze na przekór... O Jezu, nie przeczytałem komentarza, jak jest? Bombowa, a no dobra, czyli dobry był komentarz przynajmniej na nas. Nagram jeszcze, nagram od razu dwa odcinki. Nagram dwa odcinki, tutaj się montuję i nagrywam. Widzicie, jakie mam zdolności nagrywać i montować w tym samym momencie. Jak mnie ktoś tego nauczy, to będę napierniczał tyle filmów dziennie, że jasna cholera. I zobaczcie, ile ci wyświetleń. Dwa filmiki tego samego dnia. Specjalnie dlatego, że mnie Neskot zhejtował. Neskot mnie zhejtował, temu na przekór nagrałem tyle filmów. I zobaczcie, ile mamy w komentarzu. Mamy 7 komentarzy do przeczytania. Umiesz nagrywać? Nie. Dlatego to robię. Dlatego to robię, bo nie umiem. Okej, mamy tutaj komentarze w cholerę. Popraw coś, bo chcę się subadać. Dzięki mordo. Ale nudny film. Dzięki mordo. Kup sobie lepszy mikrofon. Dzięki mordo. A może morze bałtyckie. Dzięki mordo. Ale za to Kupson. Patrzcie. Kupson. Duży youtuber. Spropsował. A reszta co? Zhejtowała. Super. I ogólnie miało być, że chyba 6 komentarzy to miało być. Ja widzę 5. Nie mogę zjechać w dół. Więc mnie oszukali. Oszukali mnie. Nie muszę pójść spać. Koniec 15 dnia. I powiem wam tyle. To było na tyle w tym odcinku. Jesteśmy na minusie 20 dolców. Myślałem, że dobijemy do pół tysiąca liczby w subach. Niestety Neskot i Robson ND zabrali nam już w sumie 100. O Jezus Maria, 107 widzów. Dobrze liczę. 107 widzów nam zabrali w ciągu 2-3 filmów. Więc nam ta liczba 500 jest chyba niepisana, ale dobijemy do niej. Dobijemy do niej w następnym odcinku, ja wam to obiecuję. A teraz zapamiętajcie jedno po tym odcinku. Nie nagrywajcie tagów. Nie nagrywajcie tagów, szczególnie jeżeli woję wam to T-Volt lub ja tak mam, bo wtedy będziecie w dupie. Będzie wtedy w dupie i tyle. No. I cóż. Siemanko, peace, yo!